Znamy wyniki wyborów prezydenckich w Radomiu. Radomski Pakt Samorządowy ma większość w Radzie Miejskiej. Wodociągi podsumowały projekt za 800 milionów złotych. Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na powyborcze informacje telewizji DAMI. Poznaliśmy wyniki wyborów na prezydenta Radomia. Do rozstrzygnięcia tego, kto będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe 5 lat, potrzebna będzie druga tura. Zmierzą się w niej Radosław Witkowski oraz Artur Standowicz. Wieczór wyborczy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego odbył się w elektrowni. Pojawili się na nim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz bezpartyjnych Radomian. O godzinie 21 zgromadzone osoby poznały sondażowe wyniki. Niespodzianki nie było. Według sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej dla portalu lokalnapolityka.pl Radosław Witkowski otrzymał 43,2% głosów i z przewagą blisko 17% wygrał pierwszą turę wyborów. Chciałbym podziękować wszystkim Radomianom, którzy oddali na mnie swój głos. Wynik powyżej 43% według Exit Poli to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Naprawdę jestem wzruszony i uważam, że zrobiliśmy kawał świetnej pracy, żeby pokazać kierunek rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o same wyniki, nie jestem absolutnie niczym zaskoczony. Tak sondaże przewidywały kształt pierwszych trzech miejsc. Oficjalne wyniki poznaliśmy w poniedziałkowy poranek. Różniły się nieco od wyników sondażowych. Radosław Witkowski otrzymał 40,85% głosów. Obecnie urzędujący prezydent podkreślał, że najbliższe 2 tygodnie kampanii będą bardzo intensywne. Obiecał, że będzie chciał w tym czasie przekonać do siebie tych Radomian, którzy głosowali na innych kandydatów, albo tych, którzy na wybory nie poszli. Stawka tych wyborów jest bardzo duża. Ona może być oscylować nawet w okolicach 1-2 miliardów złotych dla Radomia w perspektywie tych 5 lat. No a po drugiej stronie mamy Polskę pisowską i ta Polska pisowska pewnie przyniesie się też i na Radom. A co wyprawiali politycy PiS-u przez ostatnie 8 lat, to widzieliśmy. Więc taka realna jest alternatywa przed Radomiem. Radości nie brakowało także w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jak się okazało, do drugiej tury wyborów przeszedł Artur Standowicz, który uzyskał ponad 29% poparcia. Jednak jak podkreślił kandydat, to dopiero pierwszy krok. Radom chce zmiany. Zrobiliśmy, szanowni państwo, pierwszy krok, ale to jest dopiero pierwszy krok. Przed nami jeszcze 2 tygodnie ciężkiej pracy, przekonywania Radomian do tego, żeby za 2 tygodnie poszli po raz kolejny do urn wyborczych i wybrali dobrą zmianę w Radomiu. Jak tłumaczy Artur Standowicz, w najbliższej kampanii skupi się on na przekonaniu do swojego programu wyborców swoich kontrkandydatów. Wyborcy, czy to Roberta Prygla, czy pani Ratuszyńskiej, czy pana Forysia, czy pani Pater, czy pana Kowalika, chcą zmiany. Nie zagłosowali za panem Witkowskim, podzielając zapewne mój i nie tylko mój, ale większości Radomian pogląd o tym, co się dzieje w mieście, jak wygląda nasze miasto i że nasze miasto potrzebuje zmiany. W pierwszej turze wyborów o stanowisko prezydenta Radomia ubiegało się 7 kandydatów. Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. O fotel prezydenta Radomia ubiegało się 7 kandydatów. Poza Radosławem Witkowskim i Arturem Standowiczem, którzy przeszli do drugiej tury, w wyborach startowali również Robert Prygiel, Rafał Foryś, Marta Ratuszyńska, Agata Pater oraz Jarosław Kowalik. Trzecie miejsce z wynikiem 17,89% zdobył Robert Prygiel. Podczas wieczoru wyborczego w jego komitecie nie zabrakło wielu emocji i wzruszeń, a nawet łez. Po zapoznaniu się z pierwszymi wynikami sondażowymi, kandydat na prezydenta nie ukrywał swojego rozczarowania. Jest zawiedzenie, bo jako były sportowiec lubię wygrywać. Przegrałem pierwszy mecz, a tych meczów jeszcze w życiu może będzie parę, więc zawód jak najbardziej jest. Liczyliśmy na drugą turę, bo mieliśmy realną szansę w drugiej turze wygrać, bez względu na tym, z kim się spotkamy. A niestety zdarzyło się tak, jak to do tej pory, czyli walka dwóch największych partii politycznych w Polsce również ma miejsce w Radomiu.
4% głosów zyskał Rafał Foryś, który startował z Konfederacji Przyjaciół. Rozczarowania wynikami nie kryła Marta Ratuszyńska, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Radom dla Mieszkańców. Otrzymała ona 3,9%, co dało jej piąte miejsce w wyborach. Ratuszyńska obiecała, że mimo porażki będzie nadal starała się w miarę możliwości realizować swój program, w tym m.in. poprawę funkcjonowania radomskich szpitali. Liczyłam, że będę w drugiej turze i że będę prezydentem już teraz. Moje hasło jest nadal aktualne. Będę pierwszą kobietą prezydentem albo teraz, albo następnym razem. Według oficjalnych wyników na kolejnym miejscu znalazła się Agata Pater, która w wyborach prezydenckich uzyskała 2,62%. Podczas wieczoru wyborczego po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych kandydatka skomentowała, że uzyskany rezultat nie jest dla niej rozczarowaniem. Absolutnie, to żadne rozczarowanie. Jesteśmy, bez względu na wyniki, tak wygraliśmy, będziemy działać dalej. Pokazaliśmy, że potrafimy się zmobilizować, że potrafimy zawalczyć o Radom. Zgłaszają się do nas mieszkańcy, chcą działać w stowarzyszeniu, także dla nas to jest olbrzymi sukces. Ja dziękuję za każdy oddany głos. Najmniejsze poparcie miał Jarosław Kowalik. Zdobył on 1,29% głosów. W kawiarence społecznej odbył się wieczór wyborczy zorganizowany przez Komitet Zjednoczeni dla Radomia. Jak kandydat na prezydenta podsumował kampanię wyborczą? Bardzo krótka, bardzo trudna, bardzo niemerytoryczna. Niestety nie doszło do debaty między kandydatami, a szkoda, bo ona by ta debata pokazała, jak jest poziom wiedzy na temat funkcjonowania samorządu wśród tychże właśnie kandydatów, no i pokazałaby, jakie kto rzeczywiście ma programy wyborcze. Kampania nie dała tutaj przewagi jakiejś znacznej, poza tą billboardową, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, że mieszkańcy mieliby głosować na podstawie ilości wielkości banerów, no to rzeczywiście tutaj są faworyci, że tak powiem, bo wydali ogromne pieniądze na tą kampanię. W drugiej turze powalczą Radosław Witkowski, który zdobył 40,85% i Artur Sendowicz z wynikiem 29,49%. Druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego uzyskał większość w Radzie Miejskiej w Radomiu. Przewaga jest jednak minimalna. Z oficjalnych danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że Radomski Pakt Samorządowy uzyskał 13 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość 12. W okręgu pierwszym mandat zdobyli Artur Standowicz i Marek Sołśnia z Prawa i Sprawiedliwości oraz Radosław Witkowski, Mateusz Tyczyński i Wioletta Kotkowska z Radomskiego Paktu Samorządowego. W drugim okręgu mandat otrzymali Dariusz Wójcik i Aurelia Michałowska z PiSu oraz Magdalena Lasota, Robert Chrobotowicz i Jan Pszczoła z Paktu Samorządowego. W trzecim okręgu Marcin Kaca, Łukasz Podlewski, Kazimierz Staszewski z PiSu oraz Katarzyna Kalinowska i Agnieszka Stolarczyk z Radomskiego Paktu Samorządowego. W okręgu czwartym mandat zdobyli Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Mateusz Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marta Michalska-Wilk, Kazimierz Woźniak i Piotr Szprendałowicz z Paktu Samorządowego. W piątym, ostatnim okręgu Paulina Markiewicz, Marcin Majewski i Adam Bocheński z PiSu oraz Jarosław Kosior i Anna Maria Kotkowska z Radomskiego Paktu Samorządowego. Wynik wyborów do Rady skomentował prezydent Radosław Witkowski. To jest, proszę Państwa, historyczna chwila. Do pięciu razy sztuka. To są piąte wybory, kiedy pokonaliśmy PiS. Mamy większość w Radzie. Za mną efekt tego drugiego kroku, o którym mówiłem, że wykonamy. Pierwszy krok to 15 października i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i objęcie władzy przez rząd pana premiera Donalda Tuska. Dziś w Radomiu cieszymy się z kroku numer 2, czyli większości w Radzie Miejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 12 mandatów w Radzie Miejskiej. Artur Standowicz mówi, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Jestem przekonany, że nic tutaj jeszcze nie jest przesądzone. Platforma Obywatelska, pan Witkowski ma 9 mandatów, pozostałe 4 mandaty są to zupełnie inne partie polityczne, zupełnie inni ludzie i jestem święcie przekonany, że po wyborach prezydenckich, po drugiej turze wyborów, jeżeli zostanę prezydentem Radomia, w co głęboko wierzę, uda mi się zbudować wokół całej Rady większość, spokojną większość do rządzenia. Jestem o tym święcie przekonany. Przypomnijmy, że druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Prawie 400 milionów złotych pozyskały wodociągi miejskie w Radomiu w ciągu ostatnich 19 lat.
W kamienicy Deskurów zostały podsumowane inwestycje zrealizowane przez spółkę w latach 2004-2023. Inwestycje wodociągów miejskich z ostatnich 19 lat były podzielone na trzy etapy. Pierwszy obejmował modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Radomia, a drugi i trzeci modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła prawie 800 milionów złotych. Wszyscy pamiętamy, jaka była jakość wody jeszcze 20 lat temu. Dziś możemy powiedzieć, tak jak jest to na tym billboardzie, wkręć się w kranówkę, pij czystą, smaczną, zdrową wodę prosto z kranu. Ja tak, proszę Państwa, robię i każdemu w Radomiu polecam. W ramach projektu udało się wybudować kilkadziesiąt kilometrów nowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i zmodernizować istniejące odcinki. Teraz też przygotowujemy następne projekty, które się wpisują w ochronę klimatu. Między innymi zbiornik na placu Ołtakowskiego, inne zbiorniki i tak dalej. No i tutaj można powiedzieć, inicjatorem jest pan prezydent Witkowski. W czasie podsumowania wyróżnienia otrzymało kilkudziesięciu pracowników spółki, a jej prezes Leszek Trzeciak oraz profesor Marek Gromiec zostali uhonorowani medalami prezydenta miasta Radomia. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu po raz kolejny odbył się konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii. Najlepiej poradził sobie Julian Janas ze szkoły w Wolanowie. Dyktando odbyło się już po raz 16 w tym roku w nieco zmienionej formule, bo tekstu nie przygotował profesor Andrzej Markowski, a Paulina Mikuła, popularyzatorka wiedzy o języku polskim, autorka kanału Mówiąc Inaczej w serwisie YouTube. Głównym celem oczywiście jest popularyzowanie wiedzy o języku polskim, kultywowanie też poprawnej polszczyzny i dbałości o nasz język ojczysty, no i umiejętność też rozumienia tekstu i zapisywania go. Tekst tegorocznego dyktanda zatytułowany był Ratunku, moje dziecko chce zostać vlogerem. Gdy tworzyłam ten tekst, bazowałam na współczesnym słownictwie, nie sięgałam po archaizmy, po takie słowa, których w zasadzie na co dzień nie używamy. Tylko właśnie stworzyłam ten tekst ze słów powszechnie używanych, znanych nam. W dyktandzie wzięło udział 50 osób. Pierwsze miejsce zajął Julian Janas, uczeń 8 klasy szkoły w Wolanowie. Drugie Zuzanna Maj, a trzecie Zuzanna Brzeska. Do tego zostały przyznane trzy równorzędne wyróżnienia dla Małgorzaty Okulskiej-Bożek, Daniela Koźmińskiego i Elizy Mikulskiej. Zwycięzca otrzymał statuetkę, dyplom i tablet. Pozostali dyplomy i nagrody książkowe. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji Idami. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.